MMA Attack 2. Krzysztof Jotko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Jotko i reprezentuję Okiński Team Warszawa. Pewnego wieczoru siedziałem z ojcem, oglądałem galę UFC, na której walczył Tito Ortiz z Kenem Shamrockiem. Jak zobaczyłem tą walkę, to od razu pomyślałem, że chcę to samo robić w życiu. Myślę, że kocham ten sport za tą całą adrenalinę i za to, że można się naprawdę mocno zmęczyć. Moim wzorem do naśladowania jest Robbie Lawler. Walczy w mańkuciej pozycji, podobnie jak ja. Jest bardziej stójkowiczem i tak samo jak ja próbuje walczyć w stójce. Próbuję być tak dobrym jak on. Moim planem jest oczywiście wygrać walkę 27 kwietnia. Potem zrobić zasłużone wakacje, a po wakacjach będę myślał, co dalej. Staram się być spokojny i ten spokój ducha pozwala mi niczego się nie bać. Na pewno jest to dobry przeciwnik, no ale myślę, że to jest ten czas, żeby walczyć z dobrymi i najlepszymi. 27 kwietnia, katowicki Spodek. Zapraszam wszystkich na galę MMA Attack 2. MMA Attack 2. 27 kwietnia w katowickim Spodku.